Uwielbiam kawę. Mogłabym pić kawę cały dzień. A, okej, ja nie lubię kawy. Nigdy nie piję kawy. Tak, ta forma się zmienia. Forma, która była w bierniku, staje się formą w dopełniaczu, kiedy mamy negację. I nie tylko, kiedy mamy negację. Dzisiaj postaram się Wam wytłumaczyć dopełniacz, postaram się Wam pokazać końcówki dopełniacza w liczbie pojedynczej. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po Polsku kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Skoro tutaj jesteś i uczysz się języka polskiego, to nie zapomnij, że mam też Patreona, na którym publikuję dodatkowe materiały do nauki języka polskiego, gdzie tworzymy fantastyczną społeczność osób, które uczą się języka polskiego. Więc jeśli chcesz więcej materiałów, to koniecznie kliknij w link Patreon na dole w opisie tego filmu. Na początku tego filmiku powiedziałam, że lubię kawę. Oczywiście po czasowniku lubić mamy biernik. A potem powiedziałam, nie lubię kawy. Rodzaj żeński zmienia się na Y. Końcówka zmienia się na Y. Kawa w mianowniku, forma podstawowa, kawa, dopełniacz, kawy. Nie lubię kawy. Nie ma kawy. Nie piję kawy. A jakiej kawy nie piję? Ja nigdy nie piję czarnej kawy. Więc tak jak widzisz, rodzaj żeński w dopełniaczu w liczbie pojedynczej jest bardzo prosty, bo zamieniamy po prostu a na y w rzeczowniku, a na ej w przymiotniku. To jest kubek mojej najlepszej przyjaciółki. Nie mamy tutaj Y, mamy I. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że mamy tam K, a po literkach K i G zawsze mamy I. Podobnie będzie w rzeczownikach, które są zakończone na literki sici. Mówiliśmy o kawie, ale co jeśli ktoś lubi kawę, a nie lubi soku? Nie lubię soku jabłkowego. Bardzo lubię sok pomarańczowy, ale nie lubię soku jabłkowego. Co się zmienia? Oczywiście zmienia się w rzeczowniku. Dodajemy u i zamieniamy y z przymiotnika na ego, jabłkowego, pomarańczowego. I to jest rodzaj oczywiście męski. Rodzaj męski nie jest jednak aż tak prosty, jakby się mogło wydawać, bo czasem zamiast u będziemy wstawiać a. Będzie się tak działo w osobach, więc zawsze, kiedy macie osobę, która jest mężczyzną, to będzie tam a. Nie lubię tego chłopaka. Podobnie końcówka a będzie zawsze tam, gdzie są rzeczowniki żywotne w rodzaju męskim, więc te, które żyją. Powiemy na przykład, nie mam psa, nie lubię tego kota. W rzeczownikach nieżywotnych rodzaju męskiego, takich jak stół, aparat, telefon. To zależy. Może być a, może być u, tak jak soku. Ale już na przykład sławny kubek mojej najlepszej przyjaciółki to będzie kubka. Nie mam tego kubka. Niestety nie mamy na to dobrych reguł i często sami po polsku się mylimy. To, co możecie zapamiętać, to są pewne grupy. Dobra wiadomość jest taka, że rodzaj nijaki jest prostszy niż rodzaj męski pod tym względem, bo w rodzaju nijakim zawsze mamy literkę a i w przymiotniku tak samo ego.
Nie lubię tego brzydkiego miasta. Nigdy nie piję ciepłego piwa. Więc zawsze ego i zawsze a. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że ten dopełniacz trochę Wam pomógł i macie wrażenie, że już umiecie używać dopełniacza w liczbie pojedynczej. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku mojego kanału. Pa, pa!